Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, wiem, że czekaliście na te filmy dzisiaj. Breaking the Bank, czyli cała kolekcja Henry'ego Stickmana. To są oczywiście twórcy, którzy wydali takie gry jak właśnie Breaking the Bank, Infiltration the Airship i Stealing the Diamond i tak dalej, czyli wszystkie gry, w które graliśmy kupę czasu temu. Ostatnio je odświeżyliśmy, a teraz wyszły kompletnie odświeżone, czyli zremasterowane, także wiem, że na to czekałeś. Będą oczywiście wszystkie gry z tej serii na kanale, gdzie się tak zostaw oczywiście łapeczkę w górę, napisz hashtag bank. Także dzisiaj dowiecie jak włamać się do banku i powinno być fajnie, także zaczynamy intro, let's go! Także dzisiaj dowiecie jak włamać się do banku. Oczywiście naciskamy play, musimy mieć ciszę, chyba tak nam powiedział. Zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentować, jak będzie wyglądało. Jesteśmy oczywiście na środku wielkiej pustyni i zremasterowana wersja, proszę bardzo, będzie prawdopodobnie 4 albo 6 opcji. Łopata, materiały eksplodujące, teleporter, disk. To jest prawdopodobnie rozwiązanie całej gry, bo już w to oczywiście graliśmy. Wrecking Ball i laser. Zacznijmy oczywiście od początku, czyli łopata. Żeby dostać się do banku musimy kopać. That's right! To jest nasza łopata przeznaczenia, która prawdopodobnie powinna nam pomóc. Dokupiamy się z drugiej strony do Chin. O mój Boże. Mamy kawałek betonu. Gas mine. No nie! Będzie wystrzał gazu! Dokopaliśmy się do samegóż gazu. Fail. Never dig straight down, czyli nigdy nie kop nie wiadomo jak do góry, tylko dostosuj się do obecnej sytuacji. I teraz tak, mamy tutaj unique fails, czyli mogę odbyć 5 jakichś tam porażek, żeby prawdopodobnie osiągnąć jakieś ogłoszenie. Nie wiem czym jest BIOS i czym jest ACH, ale w każdym razie naciśniemy retry i teraz już nie użyjemy łopaty, tylko użyjemy powiedzmy laseru. Laser to będzie druga opcja, której sobie użyjemy na otwarciu oczywiście tego wspaniałego miejsca i jeb. To jest jeszcze szybszy fail niż był przed chwilą, także otwórz się sezamem. Sezam się otworzył. Co prawda nie sezamkowy mur, bo z silki albo z czegoś tam, albo z betonu, bo to raczej betonowe, grube mury wylane gdzieś tam, no ale tak to jest. Także retry, zostaje nam oczywiście jeszcze Wrecking Ball. Zobaczmy na jakiej zasadzie będzie działało Wrecking Ball. Co my tutaj będziemy mogli zrobić? O, jest strażnik. Jest bardzo niedobrze. Musisz pojechać od drugiej strony prawdopodobnie. A, czyli już nie rozwalamy banku, tylko strażnik mówi nam... Na dzisiaj koniec roboty! Koniec pracy na dzisiaj. Dzisiaj nic nie załatwisz, nie zamawialiśmy nikogo do tego. Nawet jakby to miał być krótki odcinek, to on na kanale się pojawi i z każdej serii, bo jest prawdopodobnie 4 albo 5 odcinków w serii dopiero później, bo słuchajcie, najlepsze jest to, wydaje mi się, że to jest 5. odcinek. 5. odcinek będzie takim, jakiego jeszcze nie było. To jest udoskonalona wersja tego wszystkiego, czyli podsumowanie tych wszystkich misji, gdzie Henry Stickman porusza się gdzieś tam. To będzie oczywiście 5. odcinek na kanale i on będzie trwał bardzo długo, bo obstawiam, że będzie trwał około godziny. Może zobaczymy w ile to gdzieś tam przejdziemy, ale zobaczymy, czyli Wrecking Balla nie możemy zrobić, czyli materiały eksplodujące. Ustawiamy ostatnią bombę troszeczkę. O, i akurat to musiało nacisnąć. Jak na obecną sytuację to przypomina jeden dość niedawny wybuch, oczywiście z całym szacunkiem dla tych wszystkich ludzi. Tak się akurat złożyło i musimy uważać na to, co robimy. Handle with care, czyli jeżeli nosisz już materiały wybuchowe gdzieś tam w takie miejsca, uważaj co robisz. Retry oczywiście i teraz używamy teleportera, który być może gdzieś nas przeniesie. Może i będzie dobrym rozwiązaniem. Halo? Jeb w połowie muru! I co teraz? Zostaniesz tam na zawsze. Długo... Pent fail, czyli popiętny fail można to tak nazwać, bo odblokowałem osiągnięcie. It's emergent technology, I'm sure it will get better, czyli prawdopodobnie ta technologia kiedyś tam się poprawi. Dobrze wiedzieć, nieważne, w każdym razie zrobiliśmy 5 faili. I teraz ostatni, disquiz, czyli możemy prawdopodobnie poczekać na transport pieniędzy, który mnie zgarnie i kompletnie nie pomyśli o tym, że... Oczywiście się zawróci, kompletnie nie pomyśleli o tym, że jak przegapiliśmy ten jeden i są napisy, rewelacja. Żeby było bezpiecznie, schowajmy go oczywiście do tego i dostańmy się prawdopodobnie do banku. Czy zastanawiałeś się, czemu na tej pustyni znajduje się bank? Powinien być więcej warty, to wszystko powinno być więcej warte. O, to ma sens, czyli gdzieś znajduje się na pustyni, czyli te wszystkie pieniądze, które się tam znajdują, no wartość to wartość pieniędzy, czyli jesteśmy w banku. Czy to dobrze, czy to niedobrze? Okej. Włamaliśmy się do banku, jest i uśmiech. O nie! Zatrzymaj się, don't move, mordo! I to tyle wizyty w banku prawdopodobnie, tak? Czyli tutaj nie ma jakiegoś zakończenia. Historia tu się zaczęła. A czym będzie next? Tak całkiem... The story begins, to był początek historii. Epizod 1, Escaping the Prison. Okej! I teraz prawdopodobnie przeniesiemy się od razu do epizodu 2, czyli jesteśmy w więzieniu. Czyli może połączmy to! Just kidding. Not really. Not really. Coś takiego było. Ale jest paczka dla ciebie. I z tej paczki będziemy mogli wybierać rzeczy. No dobra! Tak jak mówiłem, to sobie zrobimy gdzieś tam w następnym odcinku oczywiście, bo każdą grę podzielimy na inny odcinek. To jest... Nie chcę stracić swojej pracy, czyli skupiam się na tym, żeby niczego tam nie zrobić. Do zobaczenia wkrótce, a my mamy... Mogłeś go puścić, co? To jest pretty good, don't you? I tu mamy tort! I stąd możemy wyciągać rzeczy, czyli tu będą kolejne rzeczy, ale oczywiście to zrobimy już w kolejnym odcinku, czyli włamanie do banku było bardzo proste. No i moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał, był co prawda krótki, a od razu w kolejnym robimy napad, musimy uciec po prostu z więzienia. Oczywiście zremasterowana wersja, także mam nadzieję, że będzie oglądać wam się to świetnie. Na moim kanale ode mnie to tyle, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Tyle, mistrzowskie oki, do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach na moim kanale, a teraz krótkie ogłoszenie. Moi drodzy, zazwyczaj nie robię takich rzeczy, ale jestem w takiej sytuacji, że raczej chciałbym o tym z wami porozmawiać. Posłuchajcie, mam teraz na głowie tyle spraw, że postaram się codziennie wrzucać filmy, chociaż to nie będzie do końca proste, ponieważ myślałem, że wyrobię się ogólnie do końca sierpnia z tym wszystkim, ale jest dużo takich czynników, o których nie chcę mówić, bo raczej nie jestem osobą, która gdzieś tam w internecie zwierza się ze swoich problemów, raczej zostawiam to dla siebie. Obawiam się, że po nagraniu tych wszystkich części Stickmanów, które teraz gdzieś tam są przygotowywane, może nastąpić krótka przerwa na kanale. Mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie, że jeszcze cały sierpień gdzieś tam będą pojawiać się filmy, ale jeżeli doszłoby do czegoś takiego, to są problemy jakieś prywatne, rodzinne, dlatego chciałbym was prosić o wyrozumiałość, jeżeli te filmy gdzieś tam nie będą się pojawiać, bo zwyczajnie czasem nie ma ochoty na nagrywanie tych filmów przez to, że dorosłe życie prowadzi do tego, że czasem trzeba podejmować gdzieś tam decyzje i to nie jest tak, że ja chcę całkowicie zrezygnować z YouTube'a, tylko jest wiele czynników wpływających właśnie na to, że czasami będę musiał sobie od tego YouTube'a odpocząć, także mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli za to, na spokojnie. Nie chciałem was zmartwić, także spokojnie. Druga sprawa jest taka, że jak pamiętacie, ostatnio był konkurs na 1000 zł do wygrania na wakacje. Do teraz niestety czekam na to, żeby osoby, które były odpowiedzialne za przygotowanie tego streama dla mnie, żebym ja go oczywiście zrealizował, czyli osoby z Raid Shadow Legends, nie podesłali mi jeszcze listy, którą powinienem dostać, żeby wyłonić z was, czyli z tych 500 osób, które gdzieś tam brały udział w tym losowaniu, te osoby. Dlatego nie chciałbym, żeby to było jakoś na odpierdziel zrobione. Potrzebowałbym jeszcze troszeczkę czasu, żeby to wszystko zrealizować. Jeżeli oczywiście będziecie w stanie poczekać, na pewno zrealizuję to jeszcze w sierpniu, także nawet pod koniec tych wakacji będziecie jeszcze mieli ten obiecany 1000 zł na wakacje. Ja o tym pamiętam, przypominają mi też o tym osoby na Discordzie, dostaję maile, dlaczego jeszcze nie ma wyników. No tak to niestety wygląda, czyli nie chcę zrobić czegoś na odpierdziel, wylosować kogoś tam, bo niektóre osoby były pokazywane na moim streamie jako someone, czyli ktoś, a inne osoby były pokazywane jako swój nick, czyli te osoby, których nick się pokazał, wiedzą, że biorą udział w konkursie, a inne osoby były pokazywane jako someone, czyli że ktoś po prostu się zarejestrował. Także jeszcze troszeczkę czasu potrzebuję na to, żeby zrealizować wyniki tego konkursu, ja o nich pamiętam, dlatego teraz wam o tym mówię, do tego dochodzą jakieś właśnie prywatne problemy, których nie chcę do końca w to mieszać, bo tak jak mówię, raczej problemami na YouTubie się nie chwalę, chociaż tu się nie ma czym chwalić, to są problemy, po prostu nie dzielę się nimi, bo wiem, że każdy z was ma gdzieś tam swoje życie, także jak najbardziej szanuję to, że te swoje życie gdzieś tam macie. No i właściwie ogłoszeń to tyle, mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne odcinki Henry'ego Stickmana, że będziecie bawić się dobrze, poczekajcie na wyniki konkursu, jeżeli odcinki nie będą się pojawiały, to po prostu się nie gniewajcie i możecie zostawić łapeczkę dla motywacji, żeby wszystko było dobrze i wszystko się ułożyło. Nawet jeśli nie wiecie, o co chodzi, to po prostu mnie wesprzyjcie łapeczką w górę. I to tyle. Mistrzowskiego okień, do zobaczenia. Teraz już anotacja o wspieraniu i do zobaczenia już jutro o 9:50, bo codziennie staram się dodawać filmu. Mistrzowskiego okień, na razie. Hej mistrzu, nie wyłączę jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawiła się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!